Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Artyszuk i jesteśmy w Janowie Podlaskim, a dokładniej w zamku w Janowie Podlaskim, gdzie dziś odbywa się 9. tradycyjny artystyczno-historyczny jarmark. Możemy tu spotkać wystawców i kramy z naszego regionu, kupić pamiątki i wytwory ich pracy. Poza tym w ciągu 3 dni naszej kolorowej majówki czeka nas moc atrakcji i wydarzeń. Między innymi przyjażdżki wozem drabiniastym z naszym lokalnym gawędziarzem, a także pokaz jazdy konnej w strojach arabskich. Poza tym moc atrakcji dla dzieci, między innymi zamki dmuchane, popcorn, wata i wszystko, czego dusza dziecięca zapragnie. Dla bardziej aktywnych mamy rajd rowerowy szlakiem nadburzańskim. Na odważnych czeka 25 km. A wieczorem zapraszamy wszystkich na koncert na rzecz Ukrainy, gdzie wystąpią wybitni artyści z muzyką klasyczną i rozrywkową. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Renata Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. Proszę Państwa, znajdujemy się dzisiaj na majówce w Zamku Biskupim. Zamek Biskupi jest organizatorem rokrocznie tego typu wydarzenia. W tym roku trwa majówka przez 3 dni. Jest to bardzo fajna impreza, skupiająca wielu wystawców i między innymi dlatego GOK się też tutaj angażuje w współorganizację, oczywiście w niewielkim zakresie. Jest to impreza organizowana przede wszystkim przez Zamek Biskupi. Gminny Ośrodek Kultury włącza się w uczestnictwo w tej imprezie poprzez naszych rękodzielników oraz występy naszego zespołu ludowego Pawłowianki. Bardzo się cieszymy, że Zamek zaprasza nas do współpracy przy w zasadzie otwarciu sezonu artystycznego, bo jest to początek maja i rozpoczynamy cykl imprez w naszej miejscowości, w naszej gminie, gdzie mogą korzystać tutaj z uczestnictwa w tych imprezach zarówno turyści, jak i nasi mieszkańcy, dlaczego serdecznie zachęcamy do zwiedzania naszej pięknej miejscowości i okolic, jak również do poznawania naszej kultury, tradycji i rekreacji, przede wszystkim uczestniczenia w rekreacji, ponieważ bardzo tego potrzebujemy po tych właśnie trudnych czasach pandemii i teraz, kiedy te czasy są takie niespokojne, myślę, że nasze myśli powinny uciec gdzieś w jakąś taką bezpieczną, psychiczną przestrzeń, piękną przestrzeń i troszeczkę odreagować. Dziękuję bardzo.